Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Bideno ekonomia to w zasadzie jest Baracko Obamo ekonomia. Rozwala Amerykę. Doprowadzi do tego, że Ameryka zostanie rozwalona. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, o codziennych powiadomieniach, o filmikach. Praktycznie rzecz biorąc, zawsze zdemonetyzowanych. Administracja Baracka Obamy, czyli tej marionetki Bidena, mówi, że sprowadzi pracę do Ameryki, że będzie z powrotem, że to będzie wszystko działało, no ale tak jak się popatrzy na strajki robotników w przemyśle samochodowym, strajki w Hollywood, strajki pracowników zdrowia, no to na to się nie zanosi. Administracja Obamy i Bidena chce to osiągnąć, no w zasadzie poprzez użycie tryliona dolarów, które są w ramach walki z inflacją, którą Biden doprowadził. Rozdał 6-7 miliardów trylionów dolarów, no to wszystko podrożało, to teraz rząd zniszczył ekonomię, tak jak z Wenezueli, to teraz rząd stara się zreperować ekonomię. No i poprzez co? Poprzez subsydiowanie. No zaczęło się budowanie tam najróżniejszych firm, nie firm, no ale to wszystko jest finansowane przez podatki ludzi pracujących. Tak, także jest to cała sztuczna robota. Przemysł, powiedzmy, w Detroit, Chevrolety, te wszystkie Fordy, nie Fordy, GMC i tak dalej, Pontiaki, no to wszystko padło w sumie na pysk. No i teraz Ford sam w sobie, to 2 miliardy, w zeszłym roku Ford miał strat 2 miliardy dolarów. No i teraz ten prezydent powiedział, że w zasadzie firma może się rozpaść. Dlaczego? No bo związki zawodowe żądają 40% podwyżki pensji i 4-dniowego dnia pracy. No, czy można to konkurować? No nie można konkurować. Już od lat nie mogą Ameryka konkurować. Te wszystkie trzy firmy, które produkowały, padają. No i Chiny. Chiny po prostu łapią wszystko. W Ameryce pchają, powiedzmy, energię solar power, czyli tą słoneczną, no ale te wszystkie panele to są w sumie robione w Chinach, także że cała produkcja idzie do Chin, cała ta zielona ekonomia, no to jest kupowanie u Chińczyków, nie w Ameryce. I jedyne co, to wysysa pieniądze podatników. Chiny 2 lata temu jeszcze, to dociągały, ale na dzień dzisiejszy, no to już przeganiają Japonię w produkcji, w eksportowaniu samochodów elektrycznych. Unia Europejska też zaczyna się budzić z ręką w nocniku. No i obawia się, tak jak wszyscy, że te subsydiowane samochody elektryczne całkowicie zlikwidują przemysł europejski. No bo jest zalewane i firmy europejskie nie mogą się rozwinąć. No i teraz Unia Europejska zastanawia się, czy nie zrobić jakichś zaporowych ceł. W Ameryce od lat 70. no to cały przemysł w zasadzie został przesunięty na Daleki Wschód, do komunistycznych Chińczyków. No i teraz to, co Biden chce robić, czyli zunionizować te wszystkie firmy, które będą dostawały pieniądze z rządu, no bo tak to ma działać. Rząd nakazuje tym wszystkim nowym firmom, które dostają te subsydiowanie. No ale te subsydiowanie to nie jest w formie gotówki. To subsydiowanie to jest w formie tego, że będą płacili mniej podatków. Czyli to jest jeden wielki cyrk, bo państwo podatkuje ludzi, później rząd mówi, będziemy cię podatkować mniej. I to ma być niby zysk, tak? To ma być jakieś zachęcenie dla kompanii. No ale wtedy rząd komunistyczny mówi, no tak, ale musicie płacić
płacić niezłe pensje. No i żeby płacić niezłe pensje, no to jak to się to z reguły dzieje? No dzieje się tak, że mniej jest ludzi zatrudnionych, że firmy prywatne praktycznie rzecz biorąc są zmuszone do tego, żeby oferować większe pensje. No i nie ma tego prawa popytu i podaży, tyle tylko, że jest narzucone wyższe pensje przez rząd komunistyczny. Normalnie w tych krajach socjalistycznych, PRL, Czechosłowacja, NRD i tam Rosja, no to te wszystkie państwowe firmy, no to starały się nie płacić tym swoim robotnikom, tylko dawali jakieś kolonie, jakieś mieszkania, jakieś talony na samochody. Na dzisiejsi komuniści w Ameryce, no to po prostu używają reszty społeczeństwa, żeby uzyskiwać głosujących. No bo wszyscy nauczyciele w Ameryce głosują na lewicę. Cała budżetówka, policjanci, strażacy, politycy, urzędnicy miasty, urzędów miejskich, wszyscy ci, którzy są na garnuszku państwowym, no to głosują na lewactwo. I co jeszcze zostało? No prywatny biznes. No i teraz ten prywatny biznes, który ledwo zipie w Ameryce, no to będzie jeszcze miał większą konkurencję od tych firm, które są subsydiowane i które będą miały państwowe, te prywatne związki zawodowe, bo najwięcej w związkach zawodowych w Ameryce, no to są pracownicy federalni i stanowi. Także to, że całe te wyższe pensje w tych związkowych przedsiębiorstwach sztucznie utrzymywanych przez podatki, no nie utrzyma się to. Nie utrzyma się to za długo, no bo jak nie ma tej konkurencji wśród pracowników i pracodawców, no to to doprowadzi do straty miejsc pracy. Później jeszcze, jeżeli stawki są powyżej rynku pracowniczego, no to doprowadzi do tego, że firmy będą obcinały również jakość, będą obcinały produkcję. No i cała ta kombinacja nie jest taka amerykańska. Nie jest po prostu wolna konkurencja, nie ma zysku w tym wszystkim, jest to sztucznie wykreowane, no i może to doprowadzić do dosyć złych sytuacji. No te firmy tolerują te związki zawodowe, które mają nieprawdopodobne wymagania wyniszczające prędzej czy później biznes jako taki amerykański. No i kiedy te wszystkie subsydiowane pieniądze wyschną, no to wtedy no kiedy to może się stać? No wtedy, kiedy politycy się zmienią albo politycy po prostu zaprzestaną tego robienia, no to cały ten biznes, który jest zbudowany naokoło tej kongresowej ustawy antyinflacyjnej, w sumie można powiedzieć inflacyjnej, no to zostanie niedokończony, no i to wszystko będzie po prostu martwe, to padnie i wyparuje i się samo zlikwiduje. Kiedy ta wizja Bidena, Baracka Obamy utrzyma? No wtedy, dopóki starczy tych pieniędzy. Kiedy podatnicy będą płacili za to, a później to wszystko się zacznie rozwalać. No, wszyscy normalni wiedzą, że socjalizm jest dobry do momentu, kiedy zabraknie cudzych pieniędzy. No i właśnie tak jak w Wenezueli, teraz w Ameryce, teraz widać, że niedługo zacznie brakować pieniędzy. Także te Bideno ekonomia, Baracka Obama ekonomia, no to jest tylko w kierunku takim, żeby zniszczyć Amerykę kompletnie. To jest coś nieprawdopodobnego. No, wybory są 2024, w listopadzie już, no to także za 13 miesięcy zobaczymy, jak to wszystko będzie, ale komuniści niszczą Amerykę, lewactwo niszczy Amerykę. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku.
Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, nie dajcie się oszukać komunistom. Oni po prostu mają parcie na władzę, mają parcie na koryto i są w stanie ogłupić, ogłupić. W Ameryce ogłupili wszystkich. Młodzież, młodzi ludzie, czy ludzie poniżej 36 roku życia, to większość jest przekonana, że socjalizm to jest najwspanialsza rzecz na świecie, no i że w Ameryce socjaliści będą umieli zbudować socjalizm, bo ci wszyscy frajerzy w bloku wschodnim, na Kubie, w Rosji, w Chinach, to tam nie wiedzieli, jak zbudować. W Ameryce lewactwo amerykańskie, teoretyczne profesorki, oni wiedzą, jak zbudować socjalizm, żeby działał. Zdrowia dla normalnych.